Właśnie przed chwilą zakończyła się kolejna sesja Rady Powiatu, nadzwyczajna sesja, 19. I gdybym miał ją krótko podsumować, to powiedziałbym w ten sposób, że chyba dla postronnych osób nie ma nic śmieszniejszego niż to, kiedy widzi, jak się kłóci rodzina, kiedy nagle jeden drugiemu zaczyna wytykać błędy, jakieś dziwne rzeczy. I to byłoby chyba takim najważniejszym przesłaniem dzisiejszej sesji, ponieważ koalicja PSL i SLD rządziła i rządzi w zasadzie nadal naszym powiatem od samego początku istnienia tegoż i tutaj pretensje wzajemne o to, czy ktoś zrobił lepiej, czy gorzej w kontekście kłobuckiego ZOZ-u, a najbardziej w zasadzie szpitali kłobuckich, no to trochę wywołują śmieszność i zdziwienie u osób postronnych, ponieważ mleko się wylało i dzisiaj wiemy, że mimo najszczerszych chęci w tej formie, w której te szpitale dzisiaj istnieją, prawdopodobnie nie będą mogły przetrwać, ale nikt nie powiedział, że będą zlikwidowane, bo tego tak naprawdę nikt nie wie. Być może ten taki troszeczkę defetyzm jest siany po to, żeby niepotrzebną atmosferę podnieść, żeby wzbudzić tutaj jakieś takie odruchy, nie wiem, jakiejś złości czy czegokolwiek innego, że tak się dzieje, ale najważniejsze byłoby tutaj wspólne przepracowanie sprawy, żeby uzyskać możliwie jak najlepszy efekt, a on byłby wtedy, kiedy te szpitale stałyby się konkurencyjne i oferowałyby rzeczywiście jakieś usługi na wysokim poziomie i nie trzeba byłoby jeździć na przykład do Częstochowy czy jeszcze gdzieś dalej, aby się tak naprawdę leczyć. Jak będzie ze szpitalami, czas pokaże. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że będziemy mieli te szpitale tutaj na miejscu, bo taka jest, myślę, tutaj idea, aby one pozostały w tej takiej lepszej formie. Sesja zapowiadała się na krótką. Były tylko 3 uchwały do przegłosowania i wydawało się, że przeleci to wszystko bardzo szybko. Okazało się, że była w historii dotychczasowej kadencji najdłuższą sesją, bo trwającą no, prawie 4 godziny. Większą część czasu właśnie zajęły sprawy Zespołu Opieki Zdrowotnej, bo oprócz samych rozmów na temat szpitala było jeszcze dość długie podsumowanie audytu przeprowadzonego przez firmę Know-How, która przedstawiła radnym i zarządowi powiatu jakieś drogi wyjścia z tego, co mamy dzisiaj, aby ZOZ był lepiej zarządzany i spełniał większą dobrą funkcję dla społeczeństwa. Rozgorzała oczywiście wokół tego dyskusja, która też przedłużyła tę sesję. Były pytania, niektóre były no, zbudowane z pretensjami, choćby nawet pana doktora Maliny, który zarzucił prezesowi firmy, która przeprowadziła audyt, nierzetelność i złe podejście do tematu. Ja myślę, że nie mnie tutaj osądzać, jaka była prawda. To pierwsza relacja z sesji Rady Powiatu właśnie za chwilę będzie dostępna. Ja przepraszam za to, że te ujęcia są takie, jakie są, ale nie jestem w stanie obsłużyć jednocześnie, być na tej sesji wszystkiego tak, żeby to wyglądało jak na sesjach Rady Gminy, choćby w Kłobucku, ale myślę, że niedługo będzie lepiej. Dzisiaj proponuję to, co zostało nagrane. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyście Państwo mogli nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć, jak to wszystko się odbywało i czego dotyczyła właśnie ta 19. nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Zapraszam już niebawem do oglądania. Naprawdę warto. Dziękuję.